Cześć, witam was wszystkich, to jest kolejny odcinek na naszym kanale. Ja siedzę w samochodzie, co oznacza, że jesteśmy w trasie. Dzisiaj taki dzień troszkę wesoły. Czekajcie, zjadę na lewy pas. Troszkę nostalgiczny. Wesoły może dlatego, bo nabywamy nowy samochód, a smutny, bo pożegnamy się z M3E46. Oddajemy go w rozliczeniu wraz z tym samochodem, w którym siedzę, i wymieniamy na inne M. Jakie M? Na pewno mocniejsze. Nie mogę wam zdradzić jakie, bo by nie było niespodzianki. W tym momencie jedziemy jeszcze jedną sprawę załatwić, więc będziemy jechać do Warszawy przez Tarnów. No i myślę, że z drogi nagram wam jeszcze jakąś taką małą relację. Obejrzymy sobie jeszcze M3, może dookoła pokażę ostatni raz. Zafurczymy z wydechu. No i coś. Oglądajcie, śledźcie nasz kanał, jeżeli wam się podobają nasze odcinki, nasza twórczość, nasz vlog, testy, to pamiętaj, bardzo będzie nam miło, jeżeli zostawisz łapę w górę, komentarz, subskrypcję, a żeby nie przegapić żadnego odcinka, obowiązkowo dzwoneczek. To jest czasem. 400 metrów, skręć w prawo. Zamknijcie. Tak to jest czasem nawigacji, posłuchać właśnie. Gadał i wygadał nam taką drogę. Gdzie jesteśmy? A gdzie tak może wiać? W Kieleckim. Strasznie kurwa zimno jest. Przesiadamy się. Jak się jechało? 200 km? Pięknie. Będę za nim tęsknił, ale... Ale co? No, nowy nabytek bardziej już mnie mobilizuje do tego, żebyśmy jak najszybciej dojechali. A ciebie nie? No też, ale fajne to. Ładnie wygląda na drodze. Fajnie. No, fajnie. Tak? Pomachaj, kochać. Zimno, Marcin, czapkę ubierz! Auto się czuje! Ubierz szapkę! Ty, trzeba by jakoś go zjedzie. Ubierz samochód! Czapkę sobie ubierz, a nie! Potem mam kaptur. Na razie. Dobra, wsiadam. Kurde, Marcin. Nogi zdemuszę. Masz włączone? Co włączone? Masz? Mam włączone. A tam na wyprawę do Warszawy. Tak ci jest zimno? Tak, jak cię widzę, to mi zimno. Masz, żebyś nie zmarł. Starszy paliwa chociaż, jechałeś oszczędnie? Oczywiście. Patrzcie jaka jest droga. Marcin się specjalnie ze mną przesiadł. Powiedział, że będzie gówniana droga. A ja przesiadając się z Mercedesa GL na pneumatyce, tu mam wrażenie, jakbym zszedł z wygodnej mojej kanapy na podłogę usiadł. Masakra, co te lepiej ty mam. Miota nim, wcześniej były kolejny, to im miotało normalnie jak tą laską na egzorcyście. Przesiadłem się teraz z Mercedesa GL do M3 w Kielcach. I taka dziadowska droga jest, że po prostu wytelepało mną. Ale to też potęguje wrażenie tego, że siedziałem w Mercedesie GL na pneumatyce, którym jak przejeżdżasz przez próg zwalniający, to się zastanawiasz, czy to był próg zwalniający.
do M3, które jest no bezkompromisowym autem. I telepie mi strasznie. W kolejnach na tych 19-kach no masakra, trzeba było trzymać kierownicę. Więc w tą stronę taka przesiadka przynajmniej na, no jak będzie dobra droga, to będę się z niego śmiał, a w tym momencie to on się ze mnie śmieje, bo ledwo nim buja. A ja już, kurde, przypominam sobie, co jadłem na śniadanie powoli. To nie obraz się tak telepie, ja mam gimbala i po prostu ręka mi się telepie, bo tak, taka jest do dupy ta droga. Ale dobra, zaraz wyjdziemy na jakąś lepszą drogę, to myślę, że zostanie z tyłu. To pierwsze papu-papu. Papu-papu. Ile obstawiasz? Ile będzie? Bagi ile ma? A ile miał zwykłeś? Z trasy 12 średnie. Zimno. A 98. Jest moc. Nerwa. Kolejne 500 plus, nie? Tak. Tyle tych dzieci trzeba będzie zrobić. No to co, Adam? No co? Kolejne 500 plus, tak? Kolejne 500 goni w górę. 560. Jak wrażenia? Wsiadłem do auta, pierwsze wrażenie. No oczywiście poza tym, że to jest wiadomo, w środku F10, czyli bardzo, bardzo auto zbliżone wizualnie do F10, inne są zegary. No to co, no bardzo narowisty samochód. Czuć tą moc w nim. O, strasznie mocne auto. Mocne i trzeba się do niego przyzwyczaić, oswoić z nim. Moim zdaniem auto dużo, znaczy na pewno nie tylko moje, trudniejsze w prowadzeniu od Porsche, od Panamery Turbo. Bardziej wymagające. Wymaga większego skupienia od kierowcy. No tak jak tutaj było lekko już ślisko w Warszawie, no to powiem szczerze, że no nie dało się nawet do tej setki, kurde, trakcja, non-stop, trakcja, tak? Teraz jedziemy tą ekspresówką i no jest okej. Okay. Czuć sztywność też tego auta, tak? Jest, mimo, że to jest piątka, to i tak jest sztywne, tak? Ten amortyzator jest, ale dużo, dużo się zmienia faktycznie, jak się te wszystkie nastawy z komfort na Sport Plus da, to jest różnica sakramencka. Ale cholernie wymagający samochód. No to jest jedno pewne, jak ktoś usiadłby za sterami tego auta, kto nie jeździł mocnym autem, no to wyłączył trakcję, to pierwsze drzewo, lampa i tak dalej, na pewno chętnie przytulił go. No ale czuć, nie? Każde dodanie gazu to jest, kurde. Reakcja jest też fajna na gaz. Dźwięk, no jest fajny, kompletny samochód. Będzie co relacjonować, nie? Tak. No na pewno jest mocniejszy od M3, to czuć od razu. Z M3 byłem oswojony, a z tym jeszcze nie jestem. No dobra, no to co? Jedziemy do domu. Jedziemy, wracamy. Relacja z tego jeszcze będzie. Tak, przyciski M skonfigurowane. Nie będzie teraz widać, bo chciałeś pokazać? No, to przełącznik. Nie widać. A to nie, przełączniki to będziemy pokazywać. No dobra, będziemy relacjonować z drogi. Co, jedziemy powoli do domu, nie? Dawaj, może lekkie pokażemy przyspieszenie. Co, czekaj, bijemy tak, redukcja. Szóstka. Czwórka. Dobra. Strasznie mocny samochód. Z trójki trzeba.
Już! Co tu się dzieje? Jakaś zima nas dopadła. Yeah.